Halo, hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony X w kolejnym odcinku z Dead by Daylight, moi drodzy. I tak, nagrałem ten odcinek, tam właśnie tam podziękując za 400 subskrypcji. Miałem nagrane dwa odcinki z Nemezisa, ale dzisiaj wam wrzucę, specjalnie nagrałem i nie wróciłem jeszcze do Nemezisa, bo tam komentarze były, że chcecie co innego, póki co. I zagrałem sobie, proszę państwa, dzisiaj Pyramid Headem, z jakimi oto perkami, z Nurskolingiem, Barbą, Brutal Strengthem i Fire Upem, plus jakieś zwykłe perki na ścieżkę, że dłużej mi utrzymują i w ogóle. Także tak, specjalnie czekałem i dopiero po materiałach nagranych, czyli Pyramid Heada i tam jeszcze Ghost Face'a, ktoś chciał, nagram wam to oczywiście i wrzucę na spokojnie. Także specjalnie, o Boże, ktoś się od The Game'a, no to ciekawie. Specjalnie po to jeszcze nie wrzuciłem właśnie Nemezisa, bo mam dwa odcinki z Nemezisa z dwóch różowych perków i z dwóch fioletowych nagranych, także wam to też wrzucę, ale dzisiaj postanowiłem właśnie sobie wstać i zrobić dzień takich nagrywek. Jest niedziela, dlatego też tak w ogóle ciemno u mnie, bo wiecie, jest strasznie gorąco, jest po 33 stopni na dworze, czy tam na dworzu, nie wiem. Także wszystko jest zasłonięte roletami oczywiście, więc tak to się prezentuje. No i co, piramid do głowy, moi drodzy, piramid do głowy, także może być ciekawa rozgrywka, zobaczymy jak tam pójdzie. Ja tam bardzo lubię Pyramid Heada, szczerze mówiąc, więc mam nadzieję, że będzie bardzo mraźnie. No i zobaczymy tylko, że jest The Game, za którym jakoś mega bardzo nie przepadam, jeżeli tutaj mam być szczery. Ale dobra, tam poradzimy sobie, my sobie nie poradzimy. Mało te właśnie miałem na nich, ale na niego addonów, także żółtymi addonami gramy, bo kurde, mam trzeci prestiż na nim. No i jakoś jak, nie wiem, nie wiem jak spiony do końca, chyba się, albo po prostu wygrane wszystko. Bo w sumie miałem też, gram właśnie sobie z torcikiem swoją drogą, także też zabawnie całkiem. Będzie więcej pitosu za tą grę, to mi się podoba. No i tak, się przysiądę, tam nagram też For Honora, tam ktoś pisał, że For Honora, to dokończymy po prostu tam naszą tą przygodę z frakcjami. Czy mi się zacięła kamerka, moi drodzy? Nie, już myślałem, coś się odpięło, na szczęście kamerka żyje. Bardzo dobrze, oby się nie odpięła, bo jak tak, to wtedy no po prostu wyłączę ją i żebym się skapnął. Także tak ciemno jest, ale po prostu dla tych, którzy lubią patrzeć na moją mordę, choć wątpię, że tacy są, może jedna osoba. No to właśnie tutaj mamy akurat kamerkę, proszę bardzo. No i co? Mam nadzieję, że DBD głośnościowo jest dobrze, czekajcie. Sprawdzę dla pewności. O, 28% ustawmy sobie, dobra. No i tak, moi drodzy, pijałem do głowy. A, bo ja nie grałem tej grze, no Boże. Przecież ta mapa dostała reworka, moi drodzy. A że ja tak dawno nie grałem w DBD, to ja nie grałem od czasy. Ja nawet nie wiem, jak ta mapa po reworku właśnie wygląda. Manekiny, dużo manekinów. To się by tutaj z piłą jakby zgadzało, nieprawdaż? Myślę, że... A, o, są drzwi te takie. Okej. Okay. Ja mam takiego builda pod kopanie, jak możecie zauważyć w ogóle Pyramid Headem, bo Fire Upik, każdy skręcony gen, szybsze kopanie, Brutal Strength też. Przepraszam, że też gatam przez nos, ale no mam ogromny katar ciągle, nie wiem dlaczego jestem alergikiem, pewnie dlatego po prostu i bardziej jak jest tyle stopni, to jest przy połeksie troszkę. Okej, okay, nie ma tutaj nikogo kompletnie póki co. Ktoś zniszczył hak na dole. Tutaj ktoś zniszczył hak, cześć. Ty pajacu. Okej, okay, nie zniszczymy to. Ja, on ma Iron Willa, więc szybko trzeba go złapać, bo... O, może kolejno? A, pamiętam, że Save the Best for Last był bardzo fajny pod Nemezisa. Pod pana Pyramid Heada. Super mi się grało. A nie, on nie ma. Co ty? Nagle cię słyszałem, ale... Może ma, ale na małym levelu. Iron Willa. Save the Best for Last, bo właśnie możemy trafiać tym prawym i nam nie zabiera staków. Pamiętam, bardzo fajnie, lubiłem. No ale na razie jak spimy full Nemezisa, po to sobie możemy takie perki wyfarmić. Też właśnie muszę w końcu... O, proszę bardzo, takie teli, numerki są na tym. Okej, okay, mamy... Tam się leczy typiarka. O co mi chodzi? O adeptów, tak. Adeptów trzeba będzie w końcu też kiedyś dokończyć. Cześć. Hashtag Nurskolling, proszę państwa, uwielbiam tego perka. Na bazie takich, o, takie postacie szczególnie, właśnie Pyramid Head według mnie, Nursik, to jest coś idealnego, naprawdę. Bo oni się mogą nie spodziewać, że ty po prostu widzisz ich, możecie sobie odpalić właśnie prawie przycisłyszki i ładnie ich po prostu wysnajpić. Szczególnie, że się wtedy nie ruszają zbytnio, więc macie easy point, no wiecie, do trafienia. Easy target. Tam się leczą na górze i to chyba we trzech, może nie? Dobra, to zniszczmy. Gitarka. Weźmy sobie ścieżki, poróbmy. Ja ogólnie tryharduję, jeżeli chodzi o te ścieżki, bo to wiadomo, po prostu zamyka w klatce i tyle. Nic takiego.
Cześć. Jakby... okej. Nie wiem, czy ona mnie nie zauważyła. O, ktoś wszedł w ścieżkę, David. O, proszę pani. Bardziej, że mam barbę jakby to. Nie ma tak harda, wiem o tym, że nie. Nie ma takiej opcji raczej. Okej, na razie idzie to, idzie gładziutko. Przyznaję, bez beki, że idzie gładziutko. Jest, dzień dobry. Do widzenia. Okej, skopię paletkę, no bo co innego tutaj zrobić. I ścieżkę pierdzielnijmy wokół niej, bo czemu by nie. Tutaj są drzwi do zniszczenia, zaraz przejdziemy. No rzeczywiście trochę stoją te, tutaj te... ładnie stoją te nasze ścieżki. Podoba mi się. Jak... o. Okej. Cześć. Ale ciebie chyba jeszcze ani razu nie miałem, więc... pora na ciebie. Czy miałem? Nie pamiętam. Właśnie skleroza. Nie chcę też tunelować. O, dobra. Weszła na ten. Nice. Miałem 4 haki. Czy ona wisiała? Tego nie wiem. O, ale dzięki, że rzucasz palety, będę mógł skopywać. Będę miał lepsze chase'y potem. Czy ty ją będziesz ściągała? Okej, to nie był za dobry pomysł, ale nie stuneluję, więc to jest... masz szczęście, że nie jestem... What the fuck? Ta gra jest jakaś dziwna ostatnimi czasy. Dobra, nie wiem czy tam... i taka mamy barbę na drugim poziomie, więc po prostu klatka odkupienia, moja droga. No i masz. Smacznego. Dobra, typek jest w klatce, bardzo spoko. Kiedyś w ogóle można było widzieć, jak ktoś jest w klatce, jeżeli chodzi o tą miejscówkę. Teraz to zmienili już od dawna dość. No i bardzo dobrze, bo można było kutasić, więc to było niefajne. Ją tylko powalimy sobie, nie chcemy jej tunelować zbytnio. Po prostu chcę się powalić, moja droga Nio. Czy chcę zaryzykować prawym przyciskiem myszki? Myślę, że nie ma sensu. O, balance landing. Dobrze. Okej, okay, dobra, nie chcę jej zostawiać. Albo chcę, nie będę taki. Dobra, po prostu stąd pójdźmy. Nie będę aż takim tunelarzem. Troszkę czajsa sobie powbijaliśmy. I bardzo dobrze, starczy. Ona wisiała przed chwilą, więc dajmy jej spokój po prostu. Dajmy jej święty spokój. Oho, kurczę, healing. Healing, healing. Shalom. Ktoś tutaj nie? Nic. Dobra, skopiemy Sylgena. Tylko to jest Nia kolejna. Dlaczego muszę trafiać na Nię? Po prostu się połóż, dzięki. Jigsaw. Proszę Państwa, tego nie widziałem. Po prostu ją położyliśmy, no bo już punkty dodatkowe wiadomo, więc to już... pieniądze. Ja jestem cebula na hajs w tej grze, więc wiecie, o co chodzi. No, no i Rel też oczywiście, kto by nie chciał, nie? No tak, David jeszcze ani razu nie został spotkany przez nas. O, cześć! Wow, nie spodziewałem się takiego spotkania, przyznaję. Bez bicia. Okej, dobra, kolejny stack do Fire Apika. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podobuje. Pójdźmy sobie z tym nożykiem, ona ma balansa, więc tak szybko jej nie złapiemy. Okej, na górne piętro mówisz? Dobrze. Przejdźmy się w takim razie. Pamiętam twój błąd. Te zrzucanie palet na Pyramid Head'a, no to bardziej jak ma nóż wbity, no to jest trochę suicide. Więc tego nie róbcie naprawdę, jak jeszcze tutaj, bo wiem, że jest dużo osób nowych na kanale i których się uczy DBD. No ja mam te 1200 godzin, więc trochę umiem w tą grę, nie powiem akurat. Tutaj mam być szczery, to będę szczery. Umiem troszkę w tą komputer grać. Surwem myślę, że całkiem nawet bardziej. Ale nie wiem, ale no jak goni was Pyramid Head, kurde, z nożem wbitym w podłogę i chcecie zrzucić paletę, to macie, musicie mieć świadomość tego, że raczej was hitnie w 100%, no. Jak nie jest bobem i nie misnie tego swojej umiejętności. O, tutaj niespodzianka będzie. Palomder. Cześć. Musiał się zdziwić chłop troszkę, coś czuję. Musiał się troszkę chłop zdziwić. Cześć. No, masz szczęście, że cię usłyszałem. A, są dostateczne, o. No dobra, do widzenia panu. Okej. Okay. Zapomniałem, że on już miał być trzeciego haka. Zamiast haka, sąd ostateczny. Siup. Dobra, elegancko. Też możecie napisać w komentarzu, jak chcecie na przykład jakieś odcinki takie właśnie uczące. Mogę wam na kanale, jak ktoś się jest nowy, jak oglądacie to rzeczywiście na kanale ten, to na przykład każdy odcinek tłumaczący, co robi dany killer na przykład. Więc ja mogę na przykład, bo bardziej pod killerem gram. Ja bardziej killerem gram niż surwem teraz bynajmniej. O, proszę bardzo. Także mówię, jak chcecie takie odcinki nauczające, no to jak najbardziej, ja myślę, że
dałbym radę. Po prostu tłumaczenie, jakie perki ma dana postać, wiecie o co chodzi, nie? Jestem w stanie coś naprawdę zrobić. A, tutaj jesteś, no tak myślałem. Balance landing, czy nie? O, ta bez balansa gra na przykład, także proszę bardzo. Ta nie ma tutaj balance landingu. O, to żeś się... No, okno, okno, nie okno. Kiedyś można było bardziej fejkować Pyramid Headem, że od razu jak się wychodziło ze ścieżki, można było hitnąć. To było bardzo OP ogólnie, więc no... Myślę, że bardzo dobrze, że to usunęli. To jest hak? Tak, dobra, siup. Dawida jeszcze ani razu. Dawid, kurde, jest kozakiem. A, no ma wyniczkę. Okej, tego się nie spodziewałem. No nie pamiętam, jakoś nie zwracam uwagi na to, jak ktoś umiera, jeżeli chodzi tutaj, więc... Welp? Dobra, lecimy sobie. Ścieżka Veorana. No i został nam... David. I Nia, moi drodzy. Ale szybko ten gen rzeczywiście, dobra, weźmy sobie taką ścieżkę, pierdzielnijmy, jak tu rzeczywiście ktoś kręci tego genatana. Genatana, no to sobie tak weźmy, dupnijmy ścieżeczkę. A te ścieżki naprawdę długo, długo zostają. Długo, długo. Wszystkie geny są na górze, więc jakby to jest główny problem moich surfów tutaj, które zostały, że mam trochę łatwy cover ich. Cześć. David pewnie ucieknie, nie? Coś czuję. David Copperfield. A, okej, coś mnie spodoblokowało, nie wiem do końca co, ale już unlucky. Krew idzie do tej. Do tej. Cześć. Okej. Jednak misnąłem, ale krew była tak po środku, dlatego, także no. Czy David po prostu jest graczem, który kutasi całą grę, bo ma klucz, albo nie gra pod team i po prostu kampi, żeby uciec z tego? To jest taki trochę, nienawidzę takich graczy. Zasługuje na śmierć tylko i wyłącznie, ale jak ucieknie, to już unlucky. Hatch na tej mapie, guys, respi się tylko na dolnym piętrze. Pamiętajcie. Także no. Szukamy hatcha. Tutaj apteczka se leży. Bardzo miło. Bardzo miło, bardzo fajnie. Ścieżki jeszcze stawiamy. No i co? No i jajco, co? Chyba, że on czeka na haczu już i debuguje. Hyy, uciekłem ci. A nie rozumiem, nie widziałeś w grze, gościu. XD. Nie zdziwiłbym się. O, proszę bardzo. Ktoś wszedł w moje wiry. No się, no wiecie. Kolczate te druty. No tak to wygląda bynajmniej troszkę, nie? Te Pyramid Heada rzeczy, się rzeczy, no. To było gdzieś w tym obrębie. Jelonku Bambi. Gdzieś mi spierdolił. A, hacz na dole. Czy on jest na haczu już? O, wow, no. Brawo, całą grę przekutasił. Nie pomagał typom. Congratulation, uciekł. Ale gierka sama w sobie była bardzo dobra, więc pewnie przez to, że wziąłem tą seteczkę, to typek kutasił ostro. Ale co zrobisz? Także no, który to uciekł? Ten oczywiście. No, jakiś 10 ranga, oczywiście pod self granie widzę, no. No cóż, to co zrobisz? Unlucky, ale no. Cóż, jeżeli chcieli, napiszcie w komentarzach, jaki kolejny killer, jak coś. Ja nagram na zapas oczywiście Ghostface'a, bo tam ktoś też chciał w komentarzach o Ghostface'a, także teraz zaraz przejdę do nagrywania Ghostface'a, bo dzisiaj robię dzień sobie nagrywek, także będę nagrywał troszkę do przodu. I także cóż, jeżeli się spodobał odcinek z Pyramid Heada, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, a ja idę nagrywać kolejne odcinki. Życzę wam miłego dnia i miłego popołudnia w sumie, także no, trzymajcie się, do następnego i pa, pa.